poprzednie easter eggi Wam się spodobały i ponownie chcecie kolejne. Cóż, w takim razie łapcie kolejne. Tym razem zapraszam na 30 easter eggów w kreskówkach. W kreskówce Clarence na półce z zabawkami widzimy Jake'a spory na przygodę. W tym samym odcinku występuje też Lara Croft. Na końcu jednego z odcinków Wodogrzmotów Małych występuje nawiązanie do Ricky and Morty. W jednym z odcinków Wróżków Chrzestnych bohaterowie są ubrani w stroje ekipy ze Scooby-Doo. Gumball tym razem przemienił się w Predatora. Jeden z odcinków Animaniaków nawiązuje do Power Rangers. Podobnie zresztą jak jeden z odcinków Waltera Melona. W Clarence widzimy telewizor emitujący porę na przygodę. W Teen Titans na tablicy jest rozpiska wszystkich możliwych osób, które mogą być Red X-em. Pośród nich występuje Jason Todd, który jest drugim Robinem. A jak wiadomo, w serialu przywódcą młodych tanów jest Dick Grayson, czyli Robin Śmieć. W Rick and Morty pojawia się Bill Cyferka z Wodogrzmotów Małych. W Małej Syrence pojawia się Kaczor Donald, Myszka Miki i Pies Goofy. Nemo zalicza gościnny występ Mój Brat Niedźwiedź. A w Herkulesie możemy znaleźć skazę z Króla Lwa. Dexter w jednym odcinku zamówił dziwkę, aby ta udawała jego siostrę. Fajnie to brzmi, co? Chudy Ed czyta książkę, której tytuł brzmi Pszczółki, ptaszki i spocone paluszki. W kreskówce Artur występuje nawiedzona szafka podpisana numerem 237. Jest to nawiązanie do horroru Lśnienie. A w Clarence scena z pizzą na dachu nawiązuje do Breaking Bad. Koło ze Śpiącej Królewny występuje w Zaplątanych. W Wielkiej Szóstce pojawia się na liście gończym Hans z Frozen. W Małej Syrence pojawia się Kermit. W Meridzie Walecznej widzimy Saleya wyrzeźbionego w drewnie. Pixar wiele razy nawiązuje do Apple. Nic dziwnego, Pixar został po części założony przez Steve'a Jobsa. Urszula z Małej Syrenki inspirowana była popularną w latach 70. piosenkarką Divine. Sid z Toy Story 1 występuje również w Toy Story 3 jako śmieciarz. Pewnie właśnie zabierał Robina. W Aladynie widzimy Bestię jako zabawkę sułtana. W różnych filmach Pokémon pojawia się ciągle tajemnicza matka z córką. W Steven Universe widzimy figurkę Pikachu i Sonika. Jena z atomówek posiada zegarek z Jigglypuffem, a w Porze na przygodę pojawia się Pokeball. W Mrocznych Przygodach Billego i Mandy pojawia się Chowder. I to wszystko. Był to ostatni odcinek easter eggów. Mam nadzieję, że spodobała się Wam taka świąteczna seria. Wielkie dzięki za pozytywne komentarze i jeszcze raz wesołych świąt. Co do samego materiału, to odpowiednio go ocencie, napiszcie o wrażeniach w komentarzu, a także subujcie po więcej i sprawdźcie przydatne linki w opisie. Dzisiejszy polecany kanał to Złomacki. Jego autorem jest mój brat. Pisze on naprawdę dobre i śmieszne wiersze o wszystkim. Zajrzyjcie, bo warto. Okej, ode mnie to tyle, tak więc dzięki za oglądanie i na razie.